Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to wystąpienie pana premiera trzeba potraktować tak, jak pan premier powiedział na temat budżetu. Przed wyborami był jeden budżet wyborczy, po wyborach są trzy budżety i tak naprawdę nie wiadomo, co będzie. Także z lekkim przymrużeniem oka trzeba traktować wszystko, co pan premier mówił w tym exposé, ale przypominam sobie, 4 lata temu premier mówił, żeby żyło się lepiej wszystkim, potem żyło się owszem lepiej członkom Platformy, specjalnie w spółkach, bo zdjęto kominówkę, porobiono na przykład z 3 wiceprezesów w Kozienicach 6, dostają po kilkadziesiąt tysięcy złotych. W trakcie również poprzedniego exposé premier mówił, żeby młodzi Polacy wracali z zagranicy, a później w trakcie kadencji powiedział, że wielkim sukcesem jest to, że są nowe miejsca pracy dla Polaków, ale w Niemczech. Więc teraz prezes Rady Ministrów mówi o budowaniu bezpiecznego politycznego centrum i dodaje, że chyba dla jego bezpieczeństwa trzeba dać po 300 zł dla policji i wojska, a jak wytrwają do końca kadencji, to da się im po następne 300, czyli za to, że ich obronią. Ja mam takie pytanie, czego boi się nasz premier, że buduje takie centrum i daje policji po 300 zł? Bo wszystkim zabiera, tylko służbom, które mają pilnować właśnie tego bezpieczeństwa, dodaje. Dziękuję bardzo. Dziękuję.